Dzień dobry, witam wszystkich miłośników historii znanych i nieznanych. W połowie XIX wieku w Wilnie założono Muzeum Starożytności. Założycielem muzeum był hrabia Eustachy Tyszkiewicz. Właśnie w tym roku obchodzimy 150. rocznicę śmierci tej wybitnej postaci, która jest uważana nie tylko za prekursora archeologii, ale też za prekursora muzealnictwa w tym regionie. O tym i nie tylko o tym w dzisiejszym odcinku. Tomasz Bożerocki, zapraszam. Muzeum Starożytności w Wilnie zostało założone przez Eustachego Tyszkiewicza. Początkowo muzeum mieściło się w jego prywatnym mieszkaniu na Antokolu. Dopiero po otrzymaniu pozwolenia od cara Aleksandra II muzeum zostało przeniesione do sal byłego Uniwersytetu Wileńskiego. Ważne zaznaczyć to, że muzeum składało się z prywatnych zbiorów Tyszkiewicza, które pochodziły nie tylko z wykopalisk archeologicznych, ale też to były prywatne jego kolekcje numizmatyczne, militarie. Co więcej, w muzeum znalazła się prywatna biblioteka Tyszkiewicza składająca się z 3000 tomów, między innymi wśród których były rzadkie inkunabuły, czyli rzadkie druki. Ważne zaznaczyć, że Tyszkiewicz był znanym wówczas już naukowcem archeologiem. Otóż był członkiem towarzystw archeologicznych w Anglii i Irlandii, a także w Moskwie. Zasadniczym celem muzeum było zachowanie historii oraz popularyzacja historii o byłej Rzeczypospolitej obojga narodów. Muzeum przeniesiono do sal Uniwersytetu Wileńskiego, m.in. też do sali Smuglewicza, czyli tej, która była zdobiona malowidłami Franciszka Smuglewicza, które z tej okazji zostały odnowione. Salę wyposażono w odpowiednie gabloty oraz półki na książki. Muzeum Starożytności otwarto 1 stycznia 1856 roku. Jednak oficjalne przyjęcie z okazji otwarcia odbyło się dopiero 17 kwietnia i nie była to przypadkowa data. Otóż tego dnia były urodziny Aleksandra II. Ważne zaznaczyć, że Tyszkiewicz został mianowany nie tylko kuratorem muzeum, ale także przewodniczącym komisji archeologicznej, a muzeum utrzymywało się nie tylko z prywatnych składek, ale także częściowo było wspierane przez państwo. Interesujące jest to, że muzeum zwiedzać można było niedzielami oraz środami, natomiast uczniowie mogli zapisać się w dowolny dzień na zajęcia praktyczne w samym muzeum. Muzeum było bardzo popularne. Na przykład w 1856 roku zostało zwiedzone przez 4000 osób, a już następnego roku zwiedzających było prawie 12 tysięcy. Hrabia Eustachy Tyszkiewicz od 1837 roku prowadził badania wykopaliska archeologiczne na grodziskach i kurganach na terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Natomiast zgromadzone materiały przechowywał w Pałacu Tyszkiewiczów przy ulicy Trockiej, a od 1855 roku był przewodniczącym archeologicznej komisji. O tym wszystkim opowie docent Wydziału Historii Uniwersytetu Wileńskiego, archeolog Aleksas Luchtanas. Czy hrabiego Eustachego Tyszkiewicza możemy uważać za prekursora archeologii, ale nie tylko litewskiej, ale też polskiej archeologii?
Oczywiście, taką ocenę hrabiego Eustachego Tyszkiewicza ogłosili już jego współpracownicy. I szczególnie już w 1856 roku o tym pisał Adam Honory Kirkor, jeden z najsłynniejszych działaczy tego okresu. Kirkor pisał, że Tyszkiewicz pierwszy z archeologów litewskich i polskich zwrócił tak olbrzymią uwagę na starożytności krajowe, badał je własnym kosztem i odnalazłszy ponad 1500 przedmiotów, zrobił to wszystko dostępne dla publiczności. W tym był olbrzymi dorobek Tyszkiewicza i oraz Tyszkiewicz ogłosił w 1842 roku pierwszą publikację, pierwszą monografię z archeologii litewskiej, która nazywała się Rzut oka na źródła archeologii krajowej, czyli opisanie niektórych starożytności odkrytych w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego. Była to pierwsza taka poważna praca archeologiczna. Czy z punktu widzenia teraźniejszości, z punktu widzenia dzisiejszej archeologii, możemy Tyszkiewicza uważać za archeologa, czy raczej za klusownika, takiego czarnego archeologa? No, w żadnym wypadku nie możemy Tyszkiewicza zaliczyć do tych czarnych archeologów, bo on przede wszystkim odczuwał, że archeologia to jest nauka, odczuwał, że te zabytki, chociaż nie są, jak sam pisał, pod takim błękitnym niebem, jak na przykład Herkulanum, ale są jeszcze ważniejsze dla nas, dla pojęcia naszej przyszłości. I oprócz tego, już w pierwszej książce Tyszkiewicz pisał, że badania, które prowadzimy teraz, to znaczy w połowie XIX wieku, są nie tak dobre, że w następnych stuleciach archeologia zrobi olbrzymi krok do przodu, że będzie zupełnie nowa technika, technologia i dlatego musimy zbadać nie wszystko. Musimy część na przykład kurganów zostawić dla przyszłych pokoleń. Tyszkiewicz założył komisję archeologiczną. Co to była za organizacja i kogo rzeszała, a jaki był rezultat działalności tej organizacji? To stowarzyszenie, które powstało w Wilnie w 1855 roku i działało w ciągu 10 lat, łączyło całą inteligencję. Wśród wiceprezesem, jeżeli Tyszkiewicz był prezesem tego stowarzyszenia, wiceprezesem był Michał Baliński, pracował Adam Honory Kirkor, poeta Edward Odyniec. Bardzo dużo działaczy kultury, nauki pracowało w tym stowarzyszeniu. Cała ówczesna cała elita. A jeżeli mówimy w ogóle o początkach archeologii jako nauki, kogo możemy jeszcze wymienić jako takie ważne postacie, które przyczyniły się do rozwoju archeologii tutaj, w tej części Europy? Przede wszystkim musimy wymienić pierwszych badaczy epoki kamienia. To będzie słynny Zygmunt Gloger, autor encyklopedii staropolskiej ilustrowanej. Dalej miejscowy ziemianin z pogranicza Litwy i Białorusi, Wandalin Szukiewicz. Ci dwaj badali szczególnie epokę kamienia. Możemy jeszcze wymieniać całe grono współpracowników Tyszkiewicza. Wśród archeologów to i już wymieniony Adam Honory Kirkor, poeta Władysław Syrokomla, Ludwik Kondratowicz. W przełomu XIX i XX stulecia musimy wymienić Ludwika Krzywickiego. Pierwszy poważny badacz grodzisk litewskich po raz pierwszy wkroczył na Litwę w 1900 roku i razem z Tadeuszem Dowgierdem prowadził i badania w poszukiwaniu, w rejestracji zabytków archeologicznych i potem prowadził wykopaliska na wielu grodzisk i na Augsztocie, i na terenach Żmudzi. Starożytności bardzo prędko zaczęła wzrastać liczba eksponatów.
Tylko w 1857 roku do muzeum przekazano ponad 3000 eksponatów. Po prostu osoby prywatne oddawały własne kolekcje do muzeum. Ważne zaznaczyć, że w muzeum powstały oddzielne działy, jak na przykład dział numizmatyczny, dział militariów, dział prehistorii. Inwentarze poszczególnych działów zostały przygotowane przez na przykład Adama Honorego Kirkora, hrabię Reinolda Tyzenhausa, Ludwika Kondratowicza, czyli Władysława Syrokomlę, Pawła Kukolnika. Jednak w 1866 roku z polecenia generalgubernatora Michaila Murawiowa muzeum zostało zamknięte, a później stało się częścią nowo powstałej Wileńskiej Biblioteki Publicznej. Jednak wystawa została nieco zmieniona tak, by odzwierciedlała rusyfikacyjną politykę okupacyjnych władz carskich. W 1919 roku muzeum reaktywowano, jednak w 1941 roku zbiory muzealne stały się częścią Litewskiej Akademii Nauk. I dopiero w czasach sowieckich część zbiorów Muzeum Starożytności znalazła się w Muzeum Etnograficznym, czyli dzisiejszym Muzeum Narodowym w Wilnie. Wśród zbiorów byłego Muzeum Starożytności, które możemy dzisiaj zobaczyć w Narodowym Muzeum w Wilnie, między innymi możemy znaleźć derkę konia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, czy na przykład miecz kata wileńskiego, albo jedną z największych monet, 8 talarów szwedzkich. Eustachy Tyszkiewicz jest założycielem Muzeum Starożytności, które jest uważane za pierwsze publiczne muzeum w Wilnie. Czy tak było w rzeczywistości? Odpowiedzi na to pytanie udzieli muzeolog dr Zygintas Bucis. Czy rzeczywiście założone muzeum przez Tyszkiewicza było pierwsze publiczne muzeum w Wilnie? Tak, pierwsze publiczne muzeum i można powiedzieć, że nie tylko w Wilnie, ale też na terytorium całego byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jeśli chodzi o wyjaśnienie, co oznacza publiczne, a co nie, przede wszystkim były wprowadzone odpowiednie regulacje dotyczące zwiedzania, wyznaczone godziny i dni, w których można odwiedzać muzeum. Do tego, zanim powołano Muzeum Starożytności, istniały tylko prywatne zbiory, które nie były dostępne dla szerokiej publiczności. Co to były za zbiory i u kogo one były? W Wilnie takie najciekawsze zbiory, które mogły być oglądane, ale oczywiście dopiero po uzgodnieniu z właścicielem, to kolekcja Kossakowskiego, ale także zbiory Uniwersytetu Wileńskiego, które odwiedzał pewien Dionizy Jakutowicz, znany wówczas w Wilnie społecznik z czasów między powstaniami. Pełnił nawet funkcję takiego jakby przewodnika, który za zgodą oprowadzał po zbiorach Uniwersytetu Wileńskiego, pokazywał pozostałości tych kolekcji oraz prywatne zbiory Kossakowskiego. Czyli otwarcie Muzeum Starożytności w Wilnie zrobiło wpływ na rozwój muzeologii. Jednak czy jakiś rozwój muzeologii w warunkach okupacji rosyjskiej był możliwy? Wtedy już na pewno tak, w tym sensie, że można mówić o pewnym ociepleniu w kwestii samej polityki imperialnej. Administracja została jako tako zliberalizowana i była wtedy okazja, żeby coś zacząć robić. Jednak same losy Muzeum Starożytności świadczą o tym, że funkcjonowanie tej placówki było możliwe tylko przez 10 lat. A jeśli mówimy o wpływie w muzealnictwie, to pewne jest, że kształtowało się ono na podstawie najlepszych europejskich przykładów tamtych czasów. Sam Eustachy Tyszkiewicz podróżował i odwiedzał muzea w Skandynawii, Szwecji i Danii. Jednak muzeum zostało zamknięte. Dlaczego i jaki był późniejszy los zbiorów muzealnych? Los jest oczywiście tragiczny. Po powstaniu styczniowym w latach 1863-64 muzeum zostało dosyć szybko zamknięte. Było to właściwie muzeum lokalnej społeczności, a nie muzeum promujące politykę imperialną. Odpowiadało samo świadomości społeczeństwa, pielęgnując ideę tamtego dawnego państwa.
To naturalne, że było zamknięte, a zbiory przeleżały kilka lat. Muzeum znajdowało się na terenie dawnego Uniwersytetu Wileńskiego i tam właśnie były one przechowywane. W 1868 roku większość z nich wywieziono do Moskwy. A kiedy następuje prawdziwy rozwój muzeologii tutaj, w naszym regionie? Myślę, że można mówić o początku XX wieku. Ponownie ma to związek z pewnym ociepleniem polityki imperialnej. Okupant pozwala społeczeństwu na tych ziemiach na więcej swobody. Trudno mówić o autonomii kulturowej, lecz stworzono warunki do działalności stowarzyszeń. Jednym z przykładów jest Wilno. I to jest interesujące, bo powstaje tu więcej stowarzyszeń naukowych czy takich o podłożu etnicznym. Można wspomnieć o Towarzystwie Naukowym Litwy, Towarzystwie Przyjaciół Nauk, gdzie polskojęzyczna społeczność Wilna stanowiła większość. Były stowarzyszenia białoruskie, żydowskie, karaimskie, tatarskie i to było naturalne, że muzea, które przy okazji powstawały obok tych społeczności, gromadziły przedmioty będące wspólnym dziedzictwem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Być może niektórzy wkładali w swoich zbiorach, można powiedzieć, więcej elementów tego dziedzictwa etnicznego, dziedzictwa ludowego. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był nie tylko interesującą podróżą w czasie, ale przede wszystkim odkrył dla Państwa historię Muzeum Starożytności oraz historię hrabiego Eustachego Tyszkiewicza. I już zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu z historią na ty, a także zachęcam do śledzenia profilu programu w mediach społecznościowych. Do spotkania na kolejnych szlakach historii znanych i nieznanych.